W niedzielę 26 marca nieformalny, a więc i bezimienny wrzesiński klub morsów zorganizował nad zalewem Lipówka zakończenie sezonu kąpielowego. Pogoda nie była sprzyjająca jak na upodobania zimnolubnych, ale woda nie była też cieplejsza od temperatury powietrza w cieniu, na co wskazywał nieraz już się mylący w przeszłości tamtejszy termometr. Lokalne morsy, do których zaliczają się zarówno starsi i młodsi oraz kobiety i mężczyźni, nie miały żadnych problemów z wejściem do zimnej wody. Ktoś mógłby powiedzieć, że podobne wrażenia można by uzyskać podczas kąpieli w domu, tyle że wówczas straciłoby się to, co w tym wszystkim najlepsze, czyli kontakt z ludźmi i z naturą. Jakieś prądy cię poczuły. O ile osób zwiększyło się liczebność klubu od czasu pierwszego wyjazdu? Od pierwszego wyjazdu no tak jeździ raz koło 15-20 osób tak regularnie. No i zobaczymy, teraz kończymy sezon, jak widać zakończenie sezonu, bo się robi ciepło i jest za gorąco, żeby się kąpać. No i myślę, że zobaczymy, jak zaczniemy w przyszłym sezonie w listopadzie. Myślę, jak będzie zimno, no po wszystkich świętych może. I zobaczymy, jak to będzie, no to może sformalizujemy klub, nie? Bo na razie to jest na zasadzie koleżeńskiego takich spotkań, jak widać grill, szampany, inne. Gorące kobiety. A co w międzyczasie, no między sezonami, przesiadywanie w lodówce? chyba. Nie wiem, no ja klimatyzację ustawiam na full, lodówka otwarta, wszystko z lodem. No zobaczymy, jak, no za pół roku powiemy, jak się będziemy czulić. To była pierwsza wasza kąpiel tutaj na tym zalewie. Jak go oceniacie pod względem no, czystości? Znaczy to już jest nasza trzecia kąpiel w tym zalewie. Już się kąpaliśmy, jak był lód. Teraz zrobiliśmy zakończenie. A o czystości nie wspominamy. No nie. Wody. No może pominiemy ten temat. No. Ale jest woda. Nie piliśmy. Mamy inne trunki. Wśród tych innych trunków był m.in. szampan, wykorzystywany do polewania kiełbas z grilla. Nie jest to może najbardziej popularny przepis, ale trzeba przyznać, że przepis na życie morsy mają pierwszorzędny.